kochani, witajcie na kanale Marivo w specjalnym odcinku z okazji 50 tysięcy subskrypcji. Woo! Nie przypuszczałam, że tak szybko dobijemy do 50 tysięcy subskrypcji. Dlatego chciałabym podziękować wszystkim naszym subskrybentom oraz widzom za tak liczne łapki w górę, za wszystkie komentarze. Oczywiście staram się na nie odpowiadać. Mam nadzieję, że Tobie też odpowiedziałam. Obiecałam Wam również, że z okazji 50 tysięcy subskrypcji zorganizuję odcinki specjalne. A więc to jest ten pierwszy odcinek specjalny. A jest to... Q&A! Pod filmem zapowiadającym specjał było aż 400 komentarzy, czyli 400 pytań. Ale nie martwcie się, wszystkie przeczytałam i wybrałam najciekawsze, na które dzisiaj udzielę Wam odpowiedzi. A do tego przygotowałam sobie moje kolorowe ściągi. Gotowi? To zaczynamy Q&A! Czas na pytanie numer 1. Nadesłała nam je Agnieszka Frączkowska. Od ilu lat masz kanał YouTube? Kanał YouTube założyłam w tamtym roku, 31 sierpnia bodajże, także kanał jest dość młody, mam go rok. Czas na pytanie numer 2. Pytanie nadesłała nam Mopstofi Momio. Kiedy pojawił się Twój pierwszy film na YouTube? Mój pierwszy film na YouTube pojawił się 22 września 2016 roku i był on o zestawie Polly Pocket. Możecie sobie go obejrzeć tutaj. Pytanie numer 3. Jowita Łobuziara. Skąd pomysł na założenie kanału i co jest dla Pani motywacją do nagrywania? Kanał powstał bardzo spontanicznie, w ciągu miesiąca go założyliśmy i zaczęliśmy nagrywać, także nie wiedzieliśmy o tym kanale zupełnie nic, tylko tyle wiedzieliśmy, że chcieliśmy nagrywać filmy o zabawkach, a z czasem po prostu wyszło to tak, że zaczęliśmy tworzyć takie właśnie bajki. A co jest motywacją do nagrywania? Oczywiście Wy, moi kochani, wszystkie łapki w górę, wszystkie komentarze, wyświetlenia, to jest dla mnie motywacja, żeby tworzyć te bajki coraz ciekawsze, żeby tworzyć ich coraz więcej. Więcej, bo widzę, że Wam się podobają, dlatego właśnie staram się to robić jak najlepiej i to właśnie jest dla mnie najlepsza motywacja. Także zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, a zobaczycie, że te bajki będą coraz ciekawsze. Pytanie numer 4. Alice Dream. Na początku chciałabym gorąco Panią Iwonę pozdrowić z okazji 50 tysięcy wyświetleń. Dziękuję bardzo i również Cię pozdrawiam. Dlaczego akurat nagrywasz zabawki, a nie jakieś modowe sprawy? I skąd bierze Pani takie genialne pomysły na odcinki? PS, jestem z Marivo od początku i nie zamierzam się rozstać. Buziaczki. Dzięki, Alicja, za pytanie. Buziaczki. Dlaczego nagrywam zabawki, a nie jakieś modowe sprawy? To proste, to bardziej mi się podoba, jest to kreatywniejsze. Wydaje mi się, że nawet mi to w miarę wychodzi, a jakbym nagrywała modowe sprawy, to raczej nikt by mnie nie oglądał, tak uważam. No a skąd biorę pomysły na bajki? No z głowy, ja wcześniej nie myślę, jak te bajki mają wyglądać, kto ma co powiedzieć po kolei. Ja po prostu sobie to wszystko w głowie obmyślam na bieżąco. Wiem, jaki ma być temat, a później ta bajka się rozwija, dlatego ona jest taka dość ciekawa i nie jest monotonna, mam taką nadzieję. Pytanie numer 5. Oliwia Pucek. Czy ktoś pomaga w tych filmach? Tak, mam dwóch pomocników. Pytanie numer 6 od Klaudia Wójcik. Jak to się stało, że Wasz kanał jest taki popularny? Ja nie wiem, czy nasz kanał jest popularny, ale jeśli jest, to tylko dzięki widzom, którzy zostawiają łapkę w górę i komentarze. Bajki Wam się podobają? Wydaje mi się, że to dlatego. Pytanie numer 7 od Julka Dąbrowska. Gdzie trzymasz wszystkie Barbie i Lego Friends? PS, jesteś najlepsza. Dzięki, Julka. Ja swoje Barbie oraz Lego Friends i wszystkie inne zabawki trzymam w swoim studio. Na pewno Wam kiedyś go pokażę, na pewno zrobię jakiś specjalny odcinek. Kolejne pytanie, numer 8, od Patty G. Co by było, gdyby zamiast 50 tysięcy subskrypcji było 100 milionów subskrypcji? Na pewno bym zrobiła tak. Ale tak na serio, no nie wiem, na pewno bym się ucieszyła, chociaż 100 milionów subskrypcji to trochę dużo. Kolejne pytanie numer 9 jest od Marty. Co by się stało, jeśli ktoś by usunął Pani kanał? Założyłaby Pani nowy? No wydaje mi się, że raczej bym się nie załamała, tylko założyłabym nowy, ponieważ mam nadzieję, że wrócilibyście do mnie. Wrzucałabym tam nowe bajki, także wydaje mi się, że nie byłoby tak źle. Pytanie numer 10. Roxana Antos. Co wolisz, Lego Friends czy Barbie? Na to pytanie nie odpowiem Wam, ponieważ nie potrafię wybrać, zastanawiałam się tyle czasu, ale zarówno Lego Friends, tak jak Barbie, bardzo mi się podobają i po prostu nie potrafię Wam odpowiedzieć na to pytanie.
Kolejne pytanie numer 11 jest od trzech osób. Nikola Pietrzak, Chomik Vlog i Maja PRPR. Pytają się oni, czy nagram jakiś odcinek z grą, czy jakiś challenge, czy może Little Pet Shop. Słuchajcie kochani, to wszystko zależy od Was. Jeśli chcecie, żebym nagrała jakiś odcinek z zabawkami, czy z grami, czy jakieś challenge, piszcie mi o tym w komentarzu. Jeśli będzie dużo zgłoszeń, na pewno nagram coś takiego. Wy tworzycie ten kanał i to dla Was nagrywam, dlatego Wy będziecie decydować, co na tym kanale będzie się pojawiało. Pytanie numer 12. Amelia K. Czy bawisz się Lego podczas niekręcenia filmów? Czy zanim wstawisz odcinek do internetu, oglądasz to? Czy przemyślasz najpierw bajkę, zanim ją wykonasz? No to odpowiem najpierw na te pierwsze pytanie. Czy bawię się Lego podczas niekręcenia filmów? No raczej nie, ponieważ mam bardzo mało czasu. Staram się jak najwięcej czasu poświęcać na to, żeby nagrywać Wam te filmy oraz bajki, ale czasem zdarza mi się, żeby się nimi bawić. Czy zanim wstawisz odcinek do internetu, oglądasz go? Tak, oglądam go 5-6 razy, żeby się upewnić, że wszystko jest w porządku, ale później i tak coś mi się zawsze nie podoba. Czy przemyślasz najpierw bajkę, zanim ją wykonasz? Na to pytanie wcześniej odpowiedziałam nie. Myślę nad tematem głównym, a później to już samo się tworzy w trakcie. Pytanie numer 13 od Amelia Sobczyńska. Czy zrobi Pani odcinek za kulisami? Jasne, nie ma najmniejszego problemu. Jeśli będziecie chcieli, zrobię Wam jakiś making of z którejś z bajek. Pytanie numer 14. Agnieszka Puchal. Ile masz zestawów Lego? Nie wiem, nie liczyłam, ale wydaje mi się, że do specjalnego odcinku, gdzie będę Wam pokazywała wszystkie minifigurki, postaram Wam się je podliczyć. Pytanie numer 15 od Jagody Zawadzkiej. Która lalka z Lego Friends podoba Ci się najbardziej? Mi najbardziej zdecydowanie podoba się Stephanie. A to wydaje mi się, że dlatego, że ma taki sam kolor włosów jak mój. Pytanie numer 16. O Tomasz Sadleja. Super, super! Ile masz figurek z Lego Friends? Nie mam zielonego pojęcia, jeszcze ich nie liczyłam, ale tak jak mówiłam wcześniej na specjalnym odcinku, gdzie będę Wam pokazywała wszystkie moje mini laleczki z Lego Friends, na pewno podliczę i powiem Wam, ile ich mam. Pytanie numer 17 od Zofii Sierańskiej. Jak byłaś mała, to też kolekcjonowałaś lalki Barbie i inne jak teraz? Byłam straszną maniaczką lalek Barbie, miałam ich naprawdę mnóstwo, uwielbiałam je, bawiłam się nimi bardzo długo, wszystkie moje koleżanki chodziły na randki, a ja dalej jeszcze bawiłam się lalkami Barbie, także dlatego mi pewnie to zostało. Jeśli chodzi o inne zabawki, też lubiłam, ale zdecydowanie moim faworytem były lalki Barbie. Pytanie numer 18 od Sonia DG12TV. Kiedy rozpoczęła się Twoja przygoda z lalkami i kiedy postanowiłaś nagrywać? Moja przygoda z lalkami rozpoczęła się bardzo wcześnie, ja byłam bardzo malutka. Tak jak mówiłam wcześniej, ja bawiłam się tymi lalkami bardzo długo, więc teraz z przyjemnością sobie jeszcze oglądam bajki z lalkami Barbie. Tym bardziej, że wchodziłam na zagraniczne kanały i tam właśnie widziałam takie super bajki z tymi lalkami Barbie i postanowiłam, że ja też muszę coś takiego zrobić. Spróbowałam, nagrałam pierwszą bajkę, spodobała Wam się, dlatego teraz nagrywam cały czas. Pytanie numer 19. Oliwka Jędrych. Ile masz lalek i akcesorii? Nie mam zielonego pojęcia, do tej pory nie udało mi się ich policzyć. Będę robiła dla Was specjalny odcinek z lalkami Barbie oraz akcesoriami dla nich, dlatego mam nadzieję, że uda mi się je podliczyć i na tym odcinku powiem Wam, ile tych lalek mam i ile mam tych akcesorii. Chociaż będzie ciężko, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Pytanie numer 20 od Lola100LPG. Jakich lalek masz więcej, Barbie czy Ken? Więcej mam zdecydowanie Barbie. Wiadomo dlaczego, no ale Kenów też nie mam tak mało. Wszystkich ich pokażę na tym specjalnym odcinku. Pytanie numer 21 jest od Amelia Mela. Która lalka jest Twoją ulubioną? Bardzo długo się zastanawiałam nad tym pytaniem i naprawdę nie wiedziałam, którą laleczkę mam wybrać, ale zdecydowałam, że moją ulubioną laleczką jest Kamila. A dlaczego? No ponieważ jest najlepszą przyjaciółką Barbie, u mnie w bajkach ta Barbie jest troszeczkę roztrzepana, także Kamila zawsze jej pomaga i zawsze wychodzą cało z opresji dzięki niej. Także wydaje mi się, że to jest moja ulubiona laleczka, a Wy piszcie w komentarzu, którą lalkę najbardziej lubicie. Pytanie numer 22 od Karolisia TVP. Czy lubisz bawić się lalkami Barbie? Ja uwielbiam bawić się lalkami Barbie, dlatego właśnie tworzę takie bajki i wydaje mi się, że wychodzą dość fajnie, ponieważ ja to po prostu kocham. Pytanie numer 23 od Eliza Kuś. Czy jak byłaś mała, uwielbiałaś bawić się lalkami? No pewnie, byłam maniaczką, uwielbiałam wszystko, co jest związane z lalkami Barbie. Pytanie numer 24 było zadawane najczęściej i jest to pytanie...
Ile masz lat? Wolałabym nie odpowiadać na to pytanie. Pytanie numer 25 jest od osoby, która również prowadzi kanał na YouTube. Jest to vlog Nicole TV. Mam nadzieję, że ją oglądaliście, bo robi super filmy. Pozdrawiam Cię, Nicola. I teraz tak, pytanka od niej. Ile ma Pani lat? Na to pytanie nie chciałabym odpowiadać, jak już mówiłam wcześniej. Z jakiego miasta Pani pochodzi? Ja mieszkam w Płocku. Czy ma Pani rodzinę? Mam. I czy inspirowała się Pani na kimś, otwierając kanał Marivo? Tak, inspirowałam się na zagranicznych kanałach, oglądałam bardzo dużo kanałów, takich jak Ellie V Toys, mam nadzieję, że oglądaliście, czy Titi Toys, ona też robi również lalki Barbie. To była taka moja główna inspiracja, która popychała mnie do tego, żeby właśnie założyć taki kanał i żeby robić właśnie takie bajki czy filmy z zabawkami. Pytanie numer 26 jest od Natalii Jezuit. Ona mi przesłała naprawdę bardzo dużo pytań. Spójrzcie, ledwo się tutaj mieszczą, więc dlatego postanowiłam, że wybiorę po prostu kilka. A więc zaczynamy. Jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia? Sobota. Chyba wszystkich jest ulubiony dzień tygodnia sobota. Chociaż powiem, że piątek też mi się bardzo podoba. Nie lubię niedzieli. Nie wiem dlaczego, ale niedzieli to ja nie lubię. Masz rodzeństwo? Tak, mam brata i mam siostrę. Brat jest młodszy, a siostra jest starsza. Jaka jest Twoja ulubiona pora roku? Uwielbiam lato, uwielbiam słońce. Żadna inna pora roku mnie nie interesuje. Ja bym mogła mieć tylko słońce i tylko lato. Czy lubisz dzieci? Kochani, ja dzieci kocham, sama się czuję jak dziecko, dlatego dziwiłabym się, jakby ktoś myślał, że ja tych dzieci nie lubię. Dzieci uwielbiam i sama jestem dzieckiem. Tak na dobrą sprawę. Zbliżamy się pomalutku do końca. Numer 27. Tylko dwie. Jak się do Ciebie wysyła paczki? A więc kochani, ja mam założoną skrytkę pocztową. Ja wiem, że jeszcze dużo osób o tym nie wie, ale można wysyłać do mnie paczki. Zamierzam stworzyć taki specjalny odcinek, w którym będę Was właśnie informowała o tych paczkach, ale również taką serię, w których będę otwierała właśnie paczki od widzów. Tutaj znajduje się adres mojej skrytki pocztowej. Możecie wysyłać na nią paczki, możecie wysyłać cokolwiek chcecie. Będę czytała listy, będę otwierała paczki, mogą to być jakieś fanarty. Ja bardzo będę się cieszyła, jeśli od Was będę dostawała te paczki, no i oczywiście będę je otwierała, żeby wszyscy je mogli zobaczyć. Także tutaj macie skrytkę pocztową, wysyłajcie paczki, ja będę je otwierać. Już się nie mogę doczekać. Kolejne pytanie jest dość banalne. Kat MH. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Słuchajcie, ja nie mam ulubionego koloru. Ja w zależności od nastroju takie kolory lubię. Lubię różowe, lubię niebieskie, zielone, nie wiem, fioletowe, wszystkie kolory tęczy. Tak jak widzicie, uwielbiam. Nie lubię brązowego. O, taki kolor nie lubię, ale wszystkie kolory uwielbiam, a najbardziej pastele uwielbiam. Pytanie numer 30 jest od Lindeł. Co mówią Twoi znajomi, że bawisz się lalkami? Mi wydaje się, że moi znajomi już się do tego przyzwyczaili. Ja zawsze byłam dziecinna, lubiłam bawić się z dziećmi, dlatego wydaje mi się, że po prostu to zaakceptowali, no i jest już to w tej chwili taka normalna rzecz. Pytanie numer 31 to jest coś, co bardzo lubię i co bardzo mi się spodobało. Są to takie szybkie pytania od dwóch osób. Jest to Gabrysia Kawa i Szalona Paulina. Lubię takie pytania, bo to są szybkie decyzje, także zaczynamy. Cukier czy miód? Miód. Kot czy pies? Pies. Barbie czy Lego? Na to pytanie nie odpowiem. Ja Wam mówiłam, że nie potrafię w ogóle zdecydować. Skarpetki czy stópki? Stópki. Strój dwuczęściowy czy jednoczęściowy? Dwuczęściowy. Gumeczki czy koraliki? Gumeczki, chociaż koraliki też. Joker czy naszyjnik? Naszyjnik. YouTube czy lalki? Lalki. Firana czy zasłona? Zasłona. Kupa czasu czy sekunda? Sekunda. Ser czy szynka? Szynka. Kakao czy kawa? Kakao, kawy nie piję. Balkon czy taras? Taras. I teraz od Szalonej Pauliny. Dom czy dwór? Dwór. Basen czy blok? Domek, nie basen. Domek czy blok? Domek. Barbie czy Lego Friends? Nie odpowiem. Facebook czy YouTube? YouTube. Pies czy kot? Jest. Telefon dotykowy czy stacjonarny? Dotykowy oczywiście. Miętowy czy biały? Biały. Fajne.
Pytanie numer 32 jest pytaniem, które często mi zadawaliście. I czy masz jakieś zwierzątko? Tak, ja mam pieska, mam super pieska Azusia. Tutaj go możecie zobaczyć. No nie jest to taki piesek, ale jest to taki pies lub nawet większy. Na pewno Wam go kiedyś pokażę, bo naprawdę jest super. Na sam koniec zostawiłam pytania, które najczęściej mi zadawaliście i są to dwa pytania. Ile wydajesz na zabawki i czy masz dzieci? Ile ja wydaję na zabawki, kochani? Ja nie wiem, ja tego nie liczę, staram się tego nie liczyć, bo może wyjść bardzo dużo, żebym się po prostu nie załamała i nie zapadła się pod ziemię. I teraz ostatnie pytanie, czy masz dzieci? Słuchajcie, nie, nie mam dzieci. To już niestety wszystkie pytania. Wybrałam najciekawsze i odpowiedziałam na nie. Mam nadzieję, że odpowiedzi są dla Was satysfakcjonujące. Jednak jeśli chcielibyście się jeszcze czegoś dowiedzieć i chcielibyście, żebym zrobiła jeszcze jeden taki odcinek Q&A, to piszcie mi w komentarzach. Zostawiajcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, ponieważ im więcej będzie komentarzy i łapek w górę pod tym filmem, tym szybciej zrobię kolejne Q&A. No i oczywiście zadawajcie mi kolejne pytania. Może jest jeszcze coś, czego chcielibyście się o mnie dowiedzieć. Jeszcze raz chciałabym Wam wszystkim bardzo podziękować za komentarze, za wyświetlenia, za łapki w górę. To jest dla mnie naprawdę bardzo ważne. Ja wkładam całe serducho w to, co robię i cieszy mnie to, jeśli Wam również się podoba. Oczywiście będę starała się robić różne live'y, challenge'e, właśnie takie Q&A. Będę otwierała paczki od widzów, żeby ten kanał był trochę też ciekawszy, żeby nie były same bajki, ale również takie inne ciekawostki. Może też sobie pogramy w jakąś grę. Czemu by nie? Piszcie mi w komentarzach. Co chcielibyście oglądać na moim kanale, jakie zabawki chcielibyście oglądać. Jestem otwarta na propozycje i naprawdę postaram się zrobić to, co będziecie chcieli oglądać. No i pamiętajcie o tym, że to nie jest jedyna niespodzianka dla Was, ponieważ jeszcze przygotuję dla Was dwa filmy specjalne, w których pokażę moją całą kolekcję Barbie oraz całą kolekcję Lego. Jeśli nie możecie się doczekać, też piszcie w komentarzach i zostawiajcie łapkę w górę. A, i mam jeszcze do Was taką jedną sprawę. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, bo wkrótce pojawią się nowe odcinki. Ale to zawsze mówię, także o tym wiecie. I subskrypcja jest darmowa, także zostawiajcie łapkę w górę, piszcie komentarz, no i oczywiście subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, 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 pa. No to się teraz już możemy cieszyć. Woo!